Ktoś tu jest? Poranek dnia następnego. Troszkę lepiej się czujemy. Troszkę dłużej mogliśmy pospać. Miejmy nadzieję, że tak już pozostanie i że uda się dzisiaj troszkę więcej nakręcić, żeby kolejne dwa dni mieć jeszcze bardziej luźne, że tak powiem, żeby można było więcej odpocząć przed projektami. Więc plan na dzisiaj to nakręcenie z codziennych trzech obiektów. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Jakoś mega czas nas nie goni. Śniadanko zjedliśmy. I o, tam leży sobie taki stwór w barłogu. O, odpoczywa jeszcze. W ogóle potem jeszcze wam pokażemy nasz pokój. Idziemy zaraz po sprzęt, żeby go naładować i zgrać materiał, bo materiał teraz jest od pytonga. Także jeszcze zaraz jakieś herbatka, cappuccina i będzie git. No, 17:35, jedziemy na nagrywki dzienne. Dzisiaj było dużo spania, dużo regeneracji, więc to było nam potrzebne. Jedziemy teraz na nagrywki dzienne. Nie wiem, czy do jednego miejsca, czy do dwóch, czy do 10. To się zobaczy w akcji. No i co, jak będziemy nagrywali, to też wam coś jeszcze nagramy. Do jednego miejsca mamy z 25 minut, do drugiego też chyba z 25, więc daleko nie jest. Ale no, niedługo się robi ciemno, więc trzeba się trochę przyspieszyć, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda. No, jesteśmy teraz tutaj z Jackiem z Pasji Eksploracja. Nagrywamy jeszcze kilka ujęć, żeby poznać historię tych obiektów, do których się udamy. Wygląda to tak. No ja słyszałem taką historię, że właściciel popadł w długi, no i odebrał sobie życie w tym budynku. No i prawdopodobnie wpadł do tej studni i też stracił życie. No i później trzecia osoba, no to słyszałem, że dziecko, ale szczegółów nie znam. Więc widzicie, dzieje się. Zobaczymy dzisiaj prawdopodobnie dom Włochowie, ale z tego, co mu powiedział, to tam dość ciężko jest. Znaczy, tam się wchodzi trochę na przypale. Niestety, bo to jest pomiędzy jednym a drugim domem. No ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to się uda i jak to będzie wyglądało. No cóż, takie projekty też trzeba robić. To było coś na zasadzie survivalu. Ten palnik wyniósł ognisko. Dwójka kolegów poszła po drewno, po taki szczegół. My już po nagrywkach z Jackiem z Pasji Eksploracji. Bardzo pozytywny ziomek. Przede wszystkim Zajawkowiczek nam zaczął pokazywać te sprzęty, które tworzy. My pozdrawiamy Jacku, dzięki za rozmowę, jeszcze się pewnie jutro zobaczymy. No i coś tam nagraliśmy, kilka słów od niego, historii. Fajne spotkanie. Jedziemy teraz do Łochowa zobaczyć dom, nagrać sceny dzienne. Wrócimy do hotelu, coś zjemy. Live,
prawda Jacek wspominał, że kiedy tam był, to normalnie wszedł i odpalał nawet SB7, a no nie jest to najcichsze urządzenie, powiedzmy sobie szczerze. I nie było przypału. A wiecie, że Ruinator mówi, że jak ryzyko przypału jest duże, to jest zajebiście. Zobaczymy, jak to dzisiaj będzie. Tak naprawdę to jak teraz wejdziemy, zobaczymy, czy nikt tam się do nas nie przyczepi, nie zainteresuje się nami. A w nocy to już wiadomo, po cichaczu, incognito, szybko rozstawimy kamery, wrócimy do kampera, coś tam pomonitorujemy. No, a też potem już podczas sesji nie zachowujemy się jakoś mega głośno, więc myślę, że będzie super. Zbadamy to miejsce. Godzina 23:54. I jedziemy na kolejny projekt. Spakowaliśmy troszeczkę mniej rzeczy w jedną walizkę. Wszystko się zmieściło. No i zaczynamy. Dojedziemy na miejsce, pewnie będzie gdzieś 20 minut po północy. 20 minut po północy i będzie git. Otwieraj koczku, daj. Ale dzisiejszy projekt to uratowany dzięki mnie, bo klucze, klucze położył na krześle i nie mógł znaleźć, nie mógł znaleźć. Ma problemy ze wzruchem, wzrokiem, koncentracją, z dupą. Z dupą ma jeszcze problem. No. Z tobą mam największy. No. No dobra, no to już jest pół do trzeciej, no może nawet niedługo będzie trzecia. Wyszliśmy z projektu, nakręciliśmy sceny końcowe i tak dalej, i tak dalej. Jak się odcinek podobał, no to samo. Ocencie. Wracamy teraz do hotelu. Mamy fajny czas, więc wydaje mi się, że na spokojnie się wyśpimy. Rano zjemy sobie śniadanie, potem sobie pochodzimy po Bydgoszczy. Potem porobimy jeszcze jakieś swoje sprawy, no i o 15 tam chyba będziemy musieli jechać na około 16. Około 16 na te ujęcia. Dzisiaj czuję się dużo lepiej, więc no nie wiem, może jeszcze jak wrócę to jakiegoś drineczka. To zamknięte jest chyba. Zamknięte, zamknięte, monopolowy już obczaiłem, żartuję oczywiście. A, mimo, że czuję się dużo zdecydowanie lepiej, to oczywiście prysznic, paciorek spać. No, paciorek przede wszystkim. Cześć. Paciak wjeżdża. Yeah.